W ostatnim odcinku wysłaliśmy na studia siostry przyjemniaczek i umiejscowiliśmy je w takich osobnych, małych domkach dla studentów. Angela zaliczyła już pierwszy rok i nawiązała pierwsze znajomości z bardzo barwną grupą wygenerowanych przez grę studentów. Ma nawet ochotę na jakiś romansik, a jak wszyscy wiemy, czego oczy nie widzą, tego biedakowi nie żal. Tymczasem Liliana wykonuje spraw, żeby wszyscy cię znienawidzili, challenge. Oj, chcę robić rzeczy na studia. Szanuję, szanuję. Ale uczyć się nie chce. Oj, ma wykłady już od razu. No akurat w te dni, co ma kurczę wypłatę ze studiów, to ma rachunki też od razu, no fajnie. Może pójdziemy znowu na wydział, żeby coś porobić. Chyba, że żeby się pouczyć na przykład takiej, jak to się mówi, body, kondycji, to może na kręgielnię. Nie wiem, czy się uczysz czegoś od kręgielni. Albo właśnie na siłownię pójdźmy sobie może. Siłownia Seba. Dzień dobry, witamy na siłowni, która jeszcze nie jest zbudowana w większości. Chciałaby grać wrzutki na siłowni, więc fajnie. Tu coś kiedyś będzie, jakby co. A, mam obiad i włożyłam sobie gorący obiad do ust. Fajnie się bawią, ale Liliana chyba nie umie. Liliana stara się jak może, nie? Ten blondyn tylko patrzy na nich. Albo weź sobie odpocznij może w saunie. Można zaprosić ludzi do sauny, zaproś tego fajnego gościa. Ile osób może być w saunie? Co jeśli zaprosimy wszystkich? Jeszcze ciebie, jeszcze ciebie, jeszcze ciebie. Chodźcie wszyscy. Będziemy się saunić razem. No cóż, idź się wyprysznicuj jeszcze może. Dobra, idziemy do domu w takim razie. Ile kosztuje najtańszy komputer? Uch, no to nie. No nie wiem, może za rok. No, kotlety na śniadanie, lecimy. No i ma egzamin za 5 godzin. Więc kurczę, pilnujmy się jednak tutaj. Może jeszcze coś zróbmy po prostu. Idźmy gdzieś, może na parcelę, może jej się wtedy przeroluje. Idźmy do pubu. Tak, to jest plan. Albo do miejsca na piknik. W sumie mogłabyś coś tam podjeść, teoretycznie. Nie wiem, co ja tam w tym miejscu na piknik postawiłam. Nie wiem, czy to działa. No, dobra. I bierzemy jedzenie na przykład. Picie jakieś sobie. I ciekawi mnie, czy oni będą siadać wtedy. O, i siadają, super, bo ja tak specjalnie zrobiłam, żeby sobie tutaj, kurczę, siadali na takich zmodowanych poduszeczkach. Jeszcze podoba mi się, że siadają, żeby odrabiać pracę. No po prostu imersja 100%. A ta baba też jest z tej społeczności sekretnej, a to super. To z nią też może się zakolegujmy. Nie pamiętam, jak to się robiło z tą społecznością. Czy trzeba być najlepszymi przyjaciółmi, czy tylko przyjaciółmi? Żeby oni cię zaprosili do niej. No i ta się już bije z Edwinem, nie? Korupcja otoczenia. Idziemy do domu. Liczyłam, że jej się przeroluje, ale no nie. Nie wiem w sumie, bo teoretycznie by zdała moim zdaniem. A nie, bo godzina jest... Ej! To, że godzina jest, to znaczy, że masz iść, czy... No idź na egzamin, masz 3 minuty. 2, 1. No i fajnie. No cóż, zdarza się, każdemu się zdarzyło. O, zdała, udało jej się. I ma totalne braki w umiejętnościach, więc no ciekawe jak to będzie, jak ona się wcale nie chce niczego kurczę uczyć. To jednak na początku tymi simami startowymi jest trudno, bo oni nie mają prawie wcale umiejętności, nie? A tak jak już masz swoich simów, to jednak coś tam zawsze umieją na start, więc się nie muszą martwić na przykład nagłym zmienianiem kierunków i tak dalej. Może imprezę urządźmy. Weźmy już bez tych nastolatków, weźmy teraz rzeczywiście ludzi tutaj, łącznie z profesorami, ludzi z uniwersytetu. Dobra, to już będzie dużo. Wiecie co, może bez tych profesorek, może tą naszą zostawmy, bo ona nam pomoże. W zdaniu. Zamknij łóżko może, to będzie więcej miejsca. O matka, a tak, bo ona ma ze wszystkimi romanse przecież, no tak. Pozwolicie mi zamknąć moje własne łóżko? Please, ludzie. Prawdziwy niewypał, jak to? Bądźcie mili wobec siebie, kurczę. No katastrofa. Przecież co tu się dzieje? Co ty tu robisz? Czemu ta... Okej, spoko, super. Uwodzi mnie? Ło, panie. Wy macie w ogóle znajomość romantyczną? Wy macie chemię, ale czemu się nie zgadza? Co? Nie, my go lubimy. Nie znasz się, babo. My go lubimy bardzo. Może chociaż jedna rzecz na tej imprezie nie będzie katastrofą. Może go obejmij romantycznie. Czemu śmierdzisz? A to nie obejmuj go. Nie, to się myj. No, sztywna ta impreza niestety była. A ta idzie kogoś bić. O nie, no nie. Przecież, ale nawet babkę od kurczę kawiarni. Przecież ona jest z kawiarni. Co ona ma wspólnego kurczę z panią profesor od aktorstwa? Weź, nie wiem, spróbuj go pocałować czy coś. O, super. No i super. Zdaje się, że nikt nie bawił się dobrze. Ja się bawiłam dobrze. O, tu już się posypały serduszka.
Otwórz łóżko, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Nie, jeszcze nie, niestety. O, no super, dobra, lecimy w takim razie. I idziesz spać. Tak to bywa czasami. Tak, tak mi się chciało, no i tak się stało. No i dziewiąte, oni śpią. I w dupie mamy naukę w ogóle, więc świetnie nam to wyjdzie pewnie. Super studia. No, musimy coś zrobić jednak. Ale ona ma takie głupie pragnienia, takie nieistniejące pragnienia, takie nieprzydatne absolutnie do niczego. Nie wiem, czy ja miałam jakiegoś moda, który pozwala rerolować pragnienia. Może coś z tego wyjdzie. No nie, to samo. Prawie to samo. No więc nie wiem teraz, mam zagwozdkę, czy dać jej warunek, czy może na siłę ją zmusić jednak do nauki czegoś. Ej, wywalają nam teraz kosz na śmieci, czemu? My ci nic nie zrobiliśmy, Małgorzato. Oj, no nie wiem, no nie wiem, wiesz co, rób tą charyzmę, jeśli uda ci się podciągnąć, no to super. Ja nie mam serca, żeby jej ten... No to i tak nie wiemy, czy nam się uda. O, jeden punkt jest. No i czy zdąży może drugi na tyle, żeby zdać? W sensie, no wbić zdąży, ale czy zdać zdąży? No. Ile teraz? No matko, no w dupie trochę. Możemy tak niby pójść i trzymać kciuki, żeby zdała. Ale coś nie wierzę, że ona to zrobi. Coś czuję waruneczek. Mój pierwszy w ogóle. Kiedykolwiek w ogóle w Simsach. Taki tam egzamin o pierwszej w nocy. No i warunek będzie, nie? Nie? Udało jej się jednak jakimś cudem. No nieźle. Nie, nie zmieniaj aspiracji, nadal jesteś taką jędzą. No i co tutaj chcesz? Uuu, bo tu jest zima już. Wow. I porozmawiać z krewnym. Wow. No niesamowite. To jak bardzo trzeba nic nie robić na tych studiach, żeby zawalić? W sensie oglądałam ten film Merty, gdzie się absolutnie nic nie robiło. I wiem, że jakby nie jest to jakieś wymagające, no ale mimo wszystko. Kondycję tutaj potrzebujesz, no to myślę, że to damy radę jakoś wbić, nawet jak trener nam przyjdzie czy coś. To można tak naturalnie wbić. I nadal mam tutaj zaznaczoną pracę semestralną, więc no może jej się uda na spokojnie. Właśnie, masz porozmawiać z krewnym. To weź zadzwoń do ojca, matki, kogokolwiek. O, chcę się uczyć fizjologii, no to żebyś ty się tak chętnie, kurczę, normalnych umiejętności uczyła, kobieto. Zna gościa? O, Sobiesław, super, chodź tu, Sobiesław. O, matko. W ogóle stać nas nareszcie na komputer. I może kupmy go sobie rzeczywiście. A nawet laptop możemy kupić, no to jak najbardziej. No i możemy zacząć już pisać pracę semestralną na przyszłość. Witold może zostań u nas. Trener przyszedł, no i akurat jak ona musi na zajęcia iść. Trenerze, każ mi ćwiczyć. Super, dziękujemy. Tam zajęcia to możemy się spóźnić, ale ja chcę wbić ten punkt kondycji jeszcze. No i ach, dobra. Ja po prostu tak czy siak dokończę ten punkt kondycji wbijać wieczorem. Uznam, że to wiecie, jak trener przyszedł, to można sobie wbić zaraz, bo ja nie dodałam do tego otoczenia w ogóle siedziby tego tajnego stowarzyszenia, więc zróbmy to teraz. Może to wtedy zadziała. Tylko nie wiem, gdzie to walnąć, to jest mój problem. Weźmy ten zamek XD. Zróbmy tak może. No dobra, to dokończmy sobie tą kondycję w takim razie. Weźmy tą matę, kupmy. Jeśli mamy pieniądze, mamy. O, super. Warto wiedzieć, że jej tak mało brakowało. Okej, no i piszemy tą pracę rzeczywiście teraz. Musimy się spiąć. No w sensie nie musimy, no. Znając życie, to byśmy, kurczę, zdali z taką punktacją. No i pójdziemy sobie może gdzieś w takim razie, skoro mamy tyle czasu wolnego. Dawaj do pubu, czemu nie? O godzinie 7 to tam absolutnie normalna rzecz. Kelner się nazywa Ciastko, a kucharka się nazywa Sprzedawczyk. Jeden miksolog się nazywa Kawka, drugi się nazywa Niejadek. Can't make this shit up, kurde. Salowy się nazywa Dalej. O, sim romantyczny się odezwał, kurczę. Romansujący, nieromantyczny, ale no, w takim razie proszę bardzo, tutaj Witold Ciastko stoi przed twoją... On też się Ciastko nazywa. To jest jakieś pokrewieństwo w takim razie. Zakochanie jest, miłość też jest, ale tylko z jego strony, no to musisz więcej rzeczy zrobić w takim razie. No nie, on tutaj jest z koleżanką, jak tak można? O, tutaj grają sobie na pieniądze, przyłącz się. No, przyszła już tutaj Liliana i jej wielki spór z Edwinem Siodełko. O, ta ma egzamin w ogóle, więc... Dobra, wyśpijmy się może przed egzaminem. No i tym razem chyba bez problemu powinnaś całkiem ładną ocenę mieć. Czy ja postawiłam gdzieś? Tak, w kawiarni przecież są szachy, więc tutaj możesz iść sobie logikę podbudować. Już skoro miała to pragnienie, to jej pozwolę 2 punkty nawet wbić. O, jak Liliana przyszła, to możemy sobie nawet spełnić pragnienie, żeby porozmawiać.
No i ej, no nie, o nie, przestały się nienawidzić. O, no i udało jej się, punkt logiki, jeszcze tylko jeden ci został. No i masz podwójne wykłady dzięki temu, bo czas się cofnął, więc super. No to wracamy chyba się uczyć znowu tych szachów. O, no i super. Nie wiem, co możesz robić. No możesz wykonywać zadaną pracę. Ja wiem, że możesz, ale weź do Edwina zadzwoń, jak chcesz. No super, jak twoja siostra go nie lubi, to ty możesz zostać jego najlepszą przyjaciółką. To ma dużo sensu. O nie! No, no i się zaczyna. No, dobra, idziemy. Zobaczymy. I to będzie tyle z grania Angelą. Jeszcze Liliana nam zostanie. O, no i udało się. No i super. No i tutaj wprowadzimy Damiana, jak przyjdzie czas na to. Pora na jasyfikację Liliany, przyjemniaczek. Czy jesteście na to gotowi? Specjalnie dla niej użyję chyba któregoś z tych strojów, bo one są chyba tylko dla studentów, więc głupio by było nie użyć. Myślę, że ten jej bardziej pasuje, aczkolwiek to by znaczyło, że Liliana teraz ma kanonicznie tatuaże, ale okej. Ja bym jej dała właśnie jakąś fryzurę inną, taką dużo inną. W ogóle popobierałam sobie bardzo dużo. Czy to jest choker taki kolorkowy? Okej. Popobierałam sobie dużo dekoracji do otoczenia na przyszłość i będę się tym bawić jak najbardziej. Ale to poza kamerą. Ale super, te jej pasują. Oh shit, jakby ona musi mieć krótkie włosy, to już sobie postanowiłam. Ale o nie. O nie. O-o. I co teraz? Moja słabość do krótkich włosów u kobiet. O nie. O nie. Jeszcze tu mam takie fajne właśnie z dziwnymi kolorkami, ale nie wiem, czy akurat, chyba że te ciemne. O kurde, o nie. O, chyba mamy włosy. O, ale te też jej, o matko, te też jej pasują tak, kurde. Ach, może by sobie absolutnie właśnie przefarbowała. Chociaż nie wiem, jak trudno by było farbować rudy na błękitny. Przypuszczam, że bardzo trudno. Ale nie musimy się tutaj, chociaż to by wiecie też, że ma rudy, ale końcówki sobie pofarbować. Nie wiem, o nie. Ale te mnie najbardziej urzekły chyba. Chociaż może najpierw. Nie, weźmy może najpierw te, a potem te. Też w Simsach nie musimy się trzymać jakoś bardzo realizmu farbowania włosów. I to nie tak, że ja się znam na farbowaniu włosów, bo mi fryzjerka bezpośrednio powiedziała, że jak kiedyś sobie pofarbuję, to mi pewnie kurde wypadną, bo mam takie cienkie, więc XD. Się poszły plany moje błękitnych włosów w kolorze Franciszki von Karmy, poszły się pieprzyć. No cóż, dobra, niech tak będzie. Potem może zmienimy jej strój na jakiś poważniejszy, ale na razie ma jeszcze nastoletni bunt. Pozwólmy jej. Ja w ogóle teraz mam taki headcanon, że ona, mimo że mieszka zaraz przy przystanku, to i tak się codziennie spóźnia na zajęcia. No nie. Zaczyna się. Zobaczmy na twoje relacje teraz na tych studiach. Widzę, że masz tyle przyjaciół niesamowitych, tyle cudownych znajomości na całe życie, że po prostu świetnie. A, ty masz już wypełnione tak wygodnie, no bo byłaś na parcelach publicznych razem z Angeliką. Ja właśnie się obudziłam z drzemki, po czym jest prawie 18, ale zdecydowałam sobie szczelić kawusie. Więc jakby ja bym tutaj najchętniej poszła, ale idźmy do kręgielni, czemu nie? Jaka muzyka! Jaka pani Baruwa? Pani Baruwa, pokaż się. Fajna pani Baruwa. Zamów napój. Tani, jesteś studentem. O, uczeń z Erasmusa tutaj przyszedł. No, akurat najdalej od kurde baru sobie usiadłaś, fajnie. Ta tańczy do muzyki! O kurczę! Nie wiedziałam, że tak robią. Nie przyglądałam się nigdy barmanom za mocno. Okej, Liliano. Chyba jej nie smakuje ten drink. Chciałabyś pograć w kręgle. No nie wiem, czy tutaj jest wolne torowisko? Jest. No to może ktoś się do ciebie dołączy sam z siebie, czy coś. No i co? Aj, dołączył się do ciebie Mister Król. Ty go nienawidzisz, nie? No właśnie, nienawidzisz go? Jednocześnie masz z nim chemię? I jednocześnie grasz z nim w kręgle. Ta laska mi tylko i wyłącznie cały czas przypomina moją Barbarę Dziwak z mojego Dziwnowa, więc przez te włosy, to wszystko wina tych włosów i tego, że się na różowo ubiera. I tego, że w sumie oryginalna Barbara też ma takie dosyć ciemną karnację. Chodźmy do Maczka. Chodźmy do Maczka, mimo że tam nic nie ma. Stop, 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 ja chcę to zobaczyć. To jest ważne wydarzenie, gościu wsadził sobie torebkę w twarz. Został twarzą chipsów, hi, 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 hi.
Co ja tutaj zrobiłam? To jest w ogóle inna historia, ten maczek, nie? Maczek, który wygląda trochę jak maczek. W sensie to jest jedna z moich bardzo starych budowli, która pierwotnie była właśnie do wilczych tropów przeznaczona, nie? I to widać, to bardzo widać tutaj, kurde. Po tych pustkach szczególnie i braku dekoracji. Pewnie to przebuduję i tak w przyszłości, tak troszkę. Tu w ogóle jakieś reggae chyba leci czy coś. Tak to brzmi. Jest smutny plac zabaw dla dzieci, jak to bywa w maczkach. A to tu jest? Chyba, że to na tym możesz piec pianki. Podpalamy McDonalda. Nie wiem, to piecz nad ogniem. O, bardzo istniejący ogień. Naprawdę, tak się pali, że wow. No dobra, to idziemy na wykłady. Wróciła, to nie wiem, pójdźmy może właśnie do Kawusi na przykład, żeby sobie tą logikę wbiła. Boże, czy te brytyjskie flagi na butach. Go home. Czy jakoś tutaj możemy logikę ci poprawić? Chyba nie. A kondycję? No teoretycznie możesz jakoś sama ćwiczyć, na przykład jogę, bo to chyba podnosi trochę. Ale no super, świetny strój. Okej, pora chyba na pierwsze zderzenia z gotowaniem. Ja tutaj trochę przyczytuję i z racji tego, że ona się musi nauczyć gotowania, to będziemy nią przygotowywać pojedyncze posiłki. Dieta studenta. Kubek gorących klusek. No i idziemy chyba spać jeszcze chwilę przed zajęciami. Taka strategiczna drzemka w ciągu dnia. Który student tego nie robił? O nie, krowa przyszła. Ale tylko tak stoi smutno w kącie. I druga krowa przyszła, ha, 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 ha. No i kreatywność też by chciała. Ona, jakby ja bym jej absolutnie kupiła coś do rozwijania kreatywności, bo kreatywność mi się właśnie kojarzy z nią. Ale nie mamy jeszcze pieniędzy zdecydowanie. Dawaj, Kawusie sobie walnij. No, zaczyna się cząść. Ale przynajmniej przeżyła noc na tej kawie. Dobra, no i egzamin. Coś... O, ona chce się z krową zaprzyjaźnić. Okej. Miałam już jedną simkę, która miała romans z krową, więc to by nie było nic nowego. Ale nie, to raczej przyjaźń będzie, jeśli już. Mój przyjaciel krowa. Weź zaproś go w sumie. No i prawie przyjaciółmi jesteście, kurczę. O, i ta też tutaj przechodzi. Dawaj, musisz się ze wszystkimi, kurczę, zaprzyjaźnić. Póki tobą steruję, to będziesz miła dla ludzi. Tak minął dzień drugi. O, czy to nie jest kierunek, który ta druga też wybrała? Tak mi się wydaje. No dobra, żeby było ciekawiej, to tak niech będzie. Wybierz kierunek studiów. Aktorstwo. No ty byś mogła pójść rzeczywiście w sport, bo ty chyba sportowałaś jako praca dorywcza. Albo przynajmniej coś w tym... ona chce burmistrzem. Mi to jakby nawet pasuje do niej trochę. Żeby w politykę poszła, żeby bronić słabszych i te sprawy. Będą taki power couple ze Szczepanem. On pójdzie w jakiś biznes czy prawo czy coś, a ta w politykę. Właśnie, bo ty możesz sobie zarabiać poprzez udzielanie korepetycji Simom. Zadziała to? No, działa jakby. A dużo z tego zarobisz? Chyba nie, ale zawsze coś. O, 48. No, spoko całkiem. O, super. Ćwicz malowanie w takim razie. To nie będzie lukratywne hobby. Ale pa jak leci z tą umiejętnością, kurczę, już drugi punkt. O, egzamin. O nie, wydaliśmy całe pieniądze na kurczę sztalugę i teraz... No cóż, jesteśmy trochę w kłopocie. Jak ja nie lubię, że jak ten telefon dzwoni, to mi słuchawki tak pykają denerwująco. O, ale ocena, ale stypendium. Dobra, to jednak nie mamy problemów finansowych. I teraz ma w ogóle już wszystkie umiejętności potrzebne. Normalnie, nie spodziewałam się. Tego akurat się nie spodziewałam po Lilianie. Ale że kurde, oatmealem się człowiek nie naje, to jest jakiś żart chyba. Mnie owsianka zawsze napycha. Absolutnie. Jakaś słaba owsianka, jakaś na wodzie, kurde. Jestem naczelnym hejterem owsianki na wodzie osobiście. Normalnie nie, no. Co ona ma za drugą aspirację? Bo ja tutaj... Przyjemność, no to absolutnie to nie jest jakby... W jej stylu, ale jednak się uczy porządnie. Może znalazła po prostu to, co ją kręci w życiu. No i nawet pracę semestralną chce napisać. O, sama z siebie kontynuuje, ja tu nic nie klikałam. O, obraz skończony. 5 Simoleonów, wow. No i znowu autonomiczne malowanko. Lubię cię, Liliana. O, no i znowu, kurczę, szalona. Absolutnie szalona ona jest. Charyzmy się musi tylko nauczyć, o nie. Nie wiem, może strzelimy sobie tą pracę semestralną. A nie, bo nie mamy komputera. Ale mamy pieniądze przecież. Mamy pieniądze na fajnego laptopa. No i machnęła. No i ma zaliczony cały semestr. Please, akurat po niej się nie spodziewałam absolutnie dobrych ocen. I zastanawiałam się, czy w ogóle ma pójść na te studia. No ale
Zaskoczyła mnie. W sumie jak masz trochę takich drobnych, to mogę ci nawet trochę pokój pozdabiać jakimiś takimi pierdółkami właśnie. Lubię te plakaty, jakby zawsze chciałam sobie przerysować jakiś i po prostu zawiesić jako dekorację w pokoju. O, tutaj damy ci coś takiego może gdzieś, nie wiem. Żebyś sobie te farby w nocy wdychała jak śpisz. Ona by chciała mieć zestaw perkusyjny, to mi tak do niej pasuje. Ale nie mamy jeszcze pieniędzy niestety na to. No dawaj, egzamin końcowy. O, dostała członkostwo w studiu artystycznym. No możemy się do niego wybrać w sumie, czemu nie? Fak, nie nagrałam tego. Chciałam zapauzować i się skapnęłam, że nie odpauzowałam w ogóle. Narysowaliśmy rysunek kota czarownika. Tyle się stało. O, taki jest. Świetny, cudowny. Mati widać po mnie. No, tak więc przebrałam ją może na tą zimę. Tak trochę doroślej, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Jak to już egzamin? Ach, no nie wiem, myślę, że jakby damy radę i zdamy, ale jednocześnie chciałabym, żebyś się może pouczyła trochę czasami. No i jednak zdała. Ej, ale ma teraz wykład, więc spadamy. Ło, krowa coś robi. Beka na mnie. No, świetna beka. Haha. Jesteście najlepszymi przyjaciółmi dzięki temu, super. Obraz gotowy, kosztuje 48 simoleonów. Ja bym poszła pouczyć się tej logiki może. Ło! Czy ja o tym wiem? Co tu się dzieje? Dobra, idziemy do domu. Oj, no nie wiem, czy jej się uda tym razem. No jest szansa, że pójdzie teraz jeszcze na zajęcia wieczorem, nie? To może jej pomoże trochę. O, egzamin końcowy. No i w ten sposób obie dziewczyny poszalały trochę na studiach. I tak też się kończy tura druga, trzecia, chyba trzecia. Zagraliśmy każdą rodziną po 7 dni, więc przypominam o głosowaniu na to, na co wydajemy podatki. Jak następnym razem będę nimi grać, to już chłopacy się do nich wprowadzą, a następną rodziną, którą w ogóle zagramy w następnym odcinku, jeszcze nie wiem, kto będzie. No, ale miłego dnia Wam życzę. Pa, pa. Smacznego obiadku, śniadania, kolacji, podwieczorku, drugiego śniadania. Yes, very good.